sytuację dzisiaj na komitecie uznaliśmy za wysoce niepokojącą. Po pierwsze, pojawił się problem zamknięcia tunelu. Jak Państwo wiecie, to zamknięcie tunelu odbyło się dosyć niespodziewanie, czyli wtedy, kiedy i samorządowi województwa, i miastu przedstawiano harmonogram prac remontowych, nie było w ogóle mowy o zamykaniu tunelu. Nie było w ogóle problemu kierowania mieszkańców Wrocławia i pasażerów dworca głównego w miejsca nieprzystosowane do ruchu pieszego, a to się wydarzyło. Pomimo interwencji, które podejmowałem zarówno w PKP, jak i podając ministra Andrzeja Masera, PKP zdecydowało się na ten niekorzystny dla pasażerów wariant i dodajemy bardzo niebezpieczny. Przypominam, że pasażerowie skracają sobie przejście z jednej strony na drugą stronę dworca, chodząc przez ulicę pod wiaduktem w miejscu bardzo niebezpiecznym. Tylko dlatego, że PKP nie zdecydowało się na wydanie pieniędzy na zbudowanie zabezpieczenia w istniejącym głównym tunelu, co umożliwiłoby bezpieczne przejście pasażerów. To chcę wyraźnie podkreślić, że techniczna możliwość istniała, to decyzja inwestora spowodowała, że mieszkańcy i pasażerowie chodzą pod tunelem. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga wyniknęła podczas dzisiejszego posiedzenia komitetu. Dowiedzieliśmy się, że mogą być problemy z terminowym zakończeniem remontu dworca, jeżeli nie zostaną ograniczone kursy pociągów, czyli mówiąc normalnym językiem, jak pociągi przestaną jeździć, to PKP najprawdopodobniej zakończy remont dworca w terminie. To jest również zupełnie nowa sytuacja dla tych instytucji, które odpowiadają za przewoz regionalny, w tym również, bo jesteśmy jednym z kilku dla samorządu województwa. Sytuacja nowa, trudna, tym bardziej, że zgłaszana teraz w środku lata, kiedy ruch pociągów jest i tak mniejszy i można wykorzystać ten dobry okres na ewentualne prowadzenie prac remontowych na peronie trzecim. Także mam takie nieotwarte wrażenie, że remont dworca głównego sypie się, to harmonogram jest niedotrzymywany, są prowadzone różnego rodzaju działania ponadstandardowe, nietypowe i godzące w interesy nas, mieszkańców Dolnego Śląska, jak pasażerów, tylko po to, żeby dotrzymać za wszelką cenę ten termin. Pierwsza kwestia dotyczyła tunelu. Tutaj mamy wprost problem z bezpieczeństwem podróżnych. I drugi, ten, o którym mówimy oficjalnie od dzisiaj, czyli że trzeba będzie zawiesić kursowanie kilkudziesięciu pociągów po to, żeby remont peronu trzeciego mógł zostać zakończony w terminie.